Państwa ponownie, witam Państwa ponownie przed mikrofonem Józef Wyciska. Naszymi gośćmi są dzisiaj dr Bartłomiej Gabryś, witamy serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz doktor Marcin, baron również serdecznie witamy. Dzień dobry. Nie muszę dodawać, że obaj panowie reprezentują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. A dzisiaj chcemy porozmawiać o konsekwencjach, gospodarczych konsekwencjach tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale takich konsekwencjach no, na już i na teraz. Oczywistym jest, że wojnę na Ukrainie odczuła polska giełda, odczuła polska złotówka, a ceny na stacjach benzynowych, jakie są, no, widzimy. Ale zacznijmy od inflacji. Jakiś czas temu dr Gabryś zadał w tej audycji takie pytanie, czy inflacja przekroczy magiczny poziom 10 czy nie? Na razie wydaje się, że jeszcze nie. Ja rozumiem, że skoro jest nawiązanie, że doktor Gabryś to ja mam odpowiedzieć. Panowie redaktorze yy... Chyba wszyscy mamy świadomość tego, że ta odczyt inflacji za ostatni miesiąc w wysokości 8,5% to była, to była przede wszystkim zmienna, podyktowana różnego rodzaju programami, które nazwaliśmy czy nazywane są tarczami, no i które sprawiły, że ta inflacja, zwłaszcza lutowa, zeszła nam nieco w dół. Mówię zeszła nieco w dół, bo to. Miesiąc wcześniej mieliśmy ponad 9. Niemniej jednak, jeśli popatrzeć na szczegóły, to bardzo szybko się okaże, że ten element, który jest najmniej zmienny, a który, czy na który próbowano wpłynąć poprzez tarczę, no niestety, dalej kształtuje się dynamicznie i idzie w górę. Mam tutaj na myśli tak zwaną inflację bazową, czyli taką, która wyklucza te grupy czynników o największej zmienności. No i ona niestety również miesiąc do miesiąca idzie nam w górę. A mając z tyłu głowy coś, co się nazywa, czy wychodząc poza tą inflację konsumencką, czyli poza CPI, a wchodząc w inflację producencką, czyli PPI, mamy do czynienia z sytuacją, w której to jest jedynie no, taka y, chwilowy oddech i chyba to coś, co mówiliśmy, że to jest szansa na to, żeby y, troszkę wypłaszczyć nam tą, tą część inflacyjną. No niestety w momencie, gdy ostatnio rozmawialiśmy o tym, ta sytuacja geopolityczna była trochę inna. Dzisiaj wiemy, że jest zupełnie inaczej, no i niestety to nie będzie wypłaszczenie, tylko dalej spinaczka w górę. Czy zatem tu pytanie do pana doktora Marcina Barona. Czy gdyby nie działania związane z tarczą antyinflacyjną mielibyśmy już na pewno powyżej 10% a drugie pytanie czy to co robimy w tej chwili w ramach tej tarczy czy to w ogóle wystarczy czy to będzie miało jakiś realny efekt w rzeczywistości w kolejnych miesiącach kiedy przypuśćmy ta inflacja nadal będzie rosła Myślę że trudno jest szacować na ile Faktycznie przekroczylibyśmy tę granicę emocjonalną 10% czy dwucyfrowej inflacji. Natomiast bez wątpienia, no, krótkookresowo to musiało zadziałać. Tak? Z jednej, ponieważ klienci chociażby. Kupują pewne rzeczy, wiele rzeczy z ich podstawowego koszyka dóbr, jednak taniej niż było to do tej pory. Te spadki widzimy w tych miejscach, do których uczęszczamy na co dzień. Natomiast z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że w badaniach, które są prowadzone zewnętrznych, ponad 75% małych i średnich firm bardzo mocno podkreśla presję inflacyjną, która wynika przede wszystkim z cen energii, nośników energii różnego rodzaju. No, i to się na pewno przekłada. To, to jest stare prawidło w gospodarce, że wszędzie tam, gdzie zużywamy energię, czyli czy to są paliwa, czy jest to prąd, czy gaz, no to w naturalny sposób to domino się przewraca dalej i tarcz nie będzie się udało utrzymać w nieskończoność. A stabilności cen na rynku energii też chyba zbyt szybko nie osiągniemy. Cały czas widzimy te wahania, chociażby cen ropy, widzimy wahania cen gazu, i trudno jest tutaj zakładać, że to jest coś, co się ustabilizuje i mamy jakąś jasną perspektywę, że, że będzie to trwało. Więc ja nie byłbym mhm. aż tak spokojny o to, że, że to jest tarcza, z którą wyjdziemy. Ustabilizowanie ja sytuacji tylko... tak. Panie redaktorze, dodałbym jedną rzecz, o której do tego, co wymienił Marcin, mianowicie pojawia się efekt drugiej rundy, to znaczy się pojawiają się oczekiwania płacowe co do wzrostu płacy, a to niestety przełoży się na wzrost kosztów produkcji, a to znowu przełoży się w ramach tego domina, o którym Marcin wspomina, na kwestie dotyczące do tego, jak będziemy odczuwać koszt pieniądza, jaki, jaki będzie ten koszt pieniądza, jak będziemy czuć siłę nabywczą naszego portfela, no niestety w sposób negatywny. I w nawiązaniu właśnie do tego tematu pozostańmy przez chwilę przy cenach głównie ropy naftowej. Otóż te wszystkie zawirowania, wojna wywołana przez Rosjan doprowadziły do tego, że ceny ropy na przykład poszybowały w górę i niestety zarabiają na tym między innymi Rosjanie. I to zarabiają zdecydowanie więcej niż jeszcze, nie wiem, pół roku temu. To jest taki, no nie wiem, niespodziewany paradoks całej, całej tej sytuacji, doktor Marcin Baron? Ja bym powiedział, że to jest globalny rynek i. Trzeba było mieć tego świadomość. Wszystkie konflikty, w które, które zaangażowane były w historii kraje posiadające właśnie dostęp do ropy, do gazu, czy też kraje będące dużymi producentami energii, one prędzej czy później oczywiście też na tych zmianach korzystają, szczególnie że wszyscy mamy świadomość tego, że to są ceny, które z jednej strony wydają się być cenami rynkowymi, ale tak naprawdę to wąskie grono producentów dość silnie wpływa na to, jaki ten poziom cen jest, on je wprost mówiąc ustala. Dlatego też można było z góry zakładać, że to rozchwianie, które Rosja spowodowała, w jakiś, w jakiś sposób też się na Rosji pozytywnie odbije, czy będzie dla niej pozytywne. Myślę, że nie jest to zjawisko dla nikogo zaskakujące. Dla nas to jednak cały czas powinien być asump do dyskusji o tym, co to dla nas oznacza, jak wiele. Władztwa gospodarczego znajduje się poza naszymi granicami, poza naszą jurysdykcją prawną, i myśleć raczej powinniśmy o tym, jak się możemy od tego uniezależniać. Z tym, że ja bym był tutaj raczej zwolennikiem uniezależniania się w sposób technologiczny czyli inwestowania w takie technologie, które pozwalają budować inny miks energetyczny kraju, inwestowania w takie technologie, które w naturalny sposób też tanieją. Po prostu trzeba się do nich przełamywać, trzeba je implementować w systemie gospodarczym i robić to w miarę odważnie, żeby nie później nie żałować straconego czasu w sytuacjach kryzysowych, takich, jakie mamy teraz. Ale jednak przed nami trudne, bardzo trudne miesiące, ponieważ to przebudowanie tego całego systemu, tego miksu, jak Pan mówi, to niestety trochę potrwa. To nie jest kwestia kilku miesięcy, czy, czy może nawet roku, Pan doktor Gabryś. No, faktycznie tutaj zawsze trzeba uwzględniać horyzont czasowy, w jakim się poruszamy. Bez wątpienia, krótkookresowo stanowi to dodatkowy, dodatkowe źródło przychodów, zmiana jeśli chodzi o wysokość ceny paliwa, zmiana jeśli chodzi o wysokość ceny ropy. Natomiast pamiętajmy, jaka jest, jaki mamy cel, który się w tej chwili pojawia i który jest w tej chwili realizowany. A ten cel jest mniej więcej taki: rezygnacja z ropy pochodzącej z kierunku wschodniego, ropy typu Ural. Dlaczego zatem ta cena rośnie? No oczywiście konflikt wojenny to raz. Natomiast z drugiej strony, no pytanie, czy na rynku, w to miejsce tych no oscylacje są różne, między 4 a 5 milionów baryłek, pojawi się coś w zamian. Na dzisiaj dwa potencjalne miejsca, gdzie coś mogłoby się pojawić, jeśli chodzi o, o stronę podażową na rynku ropy, to po pierwsze jest Iran. No i tutaj jest potencjał w jakiejś rocznej perspektywie, powiedzmy około miliona baryłek, może miliona dwustu tysięcy. No i pytanie o Wenezuelę. To dalej oznacza, że nie będziemy w stanie zaspokoić rynku w tym obszarze. Z którego jakby chcemy naturalnie zrezygnować ze względu na tą sytuację. Ale to jest pewien też argument przemawiający za tym, co przed chwilą Marcin powiedział. No czeka nas, jeżeli chcemy rzeczywiście tego uniezależnienia, no dość dramatyczna i bardzo dynamiczna zmiana koncepcji funkcjonowania. Znacznej części podmiotów w gospodarce, które korzystają z surowca, jakim jest ropa. Nie da się go pozbawić całkowicie w tej chwili gospodarki, czy wyjść z tej gospodarki nieopartej o ropę. No niemniej jednak, można próbować ją ograniczać. Natomiast no ja bym popatrzył w jakimś takim średnim okresie jeszcze na to i popatrzyłbym na to, co mówi w tej chwili Międzynarodowa Agencja Energii. Ona mówi dość jasno. To, że mamy dzisiaj ceny wysokie, to nie oznacza, że za dosłownie półtora do dwóch miesięcy nie okaże się, że będziemy mieli jeszcze wyższe właśnie dlatego, że chcemy zrezygnować z tej ropy, a po stronie potażowej nie ma wystarczającej ilości zasobów, które mogą się pojawić na rynku. Arabia Saudyjska już dzisiaj właściwie odmówiła zwiększenia ekstrakcji ropy, a to oznacza, że więcej jej nie będzie. A jak coś dalej jest z takim samym popytem, a czegoś nagle zaczyna w tej części podażowej brakować, to niestety no, mechanizm rynkowy jest nieubagany. Cena będzie szła dalej w górę. I jeszcze jeden temat bardzo istotny, bardzo ważny, związany z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Narodowy Bank Polski zawarł porozumienie z ukraińskim odpowiednikiem i będzie wymieniał hrywny na złotówki po kursie powiedzmy nierynkowym. Dokładnie po jakim dowiemy się w piątek. Ale jak traktować taką zapowiedź? To jest kwestia jakiejś działalności no z oczywistych względów, nie wiem, humanitarnej, ludzkiej. My mówimy, mówimy, możemy powiedzieć, że te motywy działania są oczywiście słuszne i uzasadnione, no ale jednak jest to jakieś działanie takie, no powiedzielibyśmy jednak nie rynkowe, czy czegoś takiego właśnie byśmy się spodziewali od Banku Centralnego? Pan dr Marcin Baron? No jesteśmy w takim momencie historii, że trudno mówić czego powinniśmy się spodziewać od banku centralnego poza jego podstawową funkcją, czyli oczywiście ochrony pieniądza. Ja bym powiedział w ten sposób: My sposób działania tego mechanizmu poznamy dopiero tak naprawdę. On był na pewno dość mocno wyczekiwany. Jeśli spojrzymy na całą wartość tych środków, to jest to oczywiście relatywnie duża kwota. Natomiast pamiętajmy, że NBP zapowiedział, że będzie ograniczenie w wysokości przeliczenia, tak? To będzie oznaczało, że jeden obywatel Ukrainy będzie mógł wymienić gdzieś równowartość około 1400-1500 złotych. Więc nie mówimy tutaj o takiej działalności znacząco spekulacyjnej, tylko chyba faktycznie zapewnieniu możliwości spieniężenia takiego. Bycia fair w spieniężeniu, jakieś oszczędności na pierwsze dni życia w zupełnie nowym otoczeniu, w zupełnie nowym kraju. I pod tym względem wydaje mi się, że nasz system banku centralnego, nasz kraj stać na to, żeby taką. Jakby nie patrzeć, pomoc udzielać. Oczywiście dla mnie dużym atutem w zapewnieniach, które się póki co pojawiają, jest to, że bazuje to na porozumieniu Narodowego Banku Polskiego z Narodowym Bankiem Ukrainy, który ma zapewnić, tak jakby, równowartość tej wymiany. Tyle, że oczywiście zawsze pozostaje takie pytanie, kiedy Narodowy Bank Ukrainy będzie w stanie funkcjonować na zasadach takich, że będzie mógł rozwiązywać tego rodzaju problemy, bo podejrzewam, że gospodarka ukraińska i system rządzenia w Ukrainie ma teraz zupełnie inne rzeczy, kolokwialnie mówiąc, na głowie. Ja bym jeszcze dodał do tego wątku jedną kwestię, która by dla mnie broniła do dość, dość bezprecedensowe postępowanie ekonomiczne, to poza warstwą humanitarną i tym jak dla mnie dość racjonalnym limitem konwersji, to jest tutaj jeszcze jedna sprawa. Mianowicie pojawia się wiele takich informacji, które sugerowałyby, że ze względu na. Umówmy się zupełną utratę wartości hrywny, pojawia się pewien czarny rynek. Rynek osób, które skupują hrywny no z nadzieją, z dużą spekulacyjną, że prędzej czy później albo hrywna się odbije, albo że właśnie w innych krajach, które wprowadzą podobne systemy konwersji, po prostu wymienią te pieniądze na jeszcze lepszych warunkach i zarobią na tym. I pod tym względem uważam, że. Może to brzmi troszeczkę dziwnie, ale ja widzę w tym pewien element taki prewencyjny, żeby na rynku walutowym nie tworzyć drugiego obiegu, który będzie z jednej strony klasycznym drugim obiegiem, czyli najnormalniej w świecie niekorzystnym dla, dla gospodarki, ale z drugiej strony będzie też bardzo niehumanitarny, bo będzie bazował na, na, wykorzystywaniu. na wykorzystywaniu osób, które w portfelu przywiozły resztę swoich oszczędności. Mhm. I jeszcze pan doktor Bartłomiej Gabryś, czy te, ta decyzja NBP no, powinna być traktowana tylko i wyłącznie w kategoriach właśnie takich czysto ludzkich, humanitarnych, czy to jest po prostu też jakiś element biznesu? No, ograniczenia jednostkowe to jedno, i rzeczywiście ta kwota wymiany do wysokości około 1500 zł to jedno, natomiast my nie znamy skali. To znaczy się, ile osób podejmie taką decyzję o wymianie. Dzisiaj wiemy, że były podejmowane na rynku skupy na przykład przez jedną z firm, która mówiła, że ona deklaruje wymianę po około 9 groszy w sytuacji, gdy cena rynkowa chrywny wahała się między 1 a 2 grosze. Więc tu też trudno podejrzewać, że racjonalność ekonomiczna była tą wiążącą i najistotniejszą, tu raczej chyba jednego. Niemniej jednak ja czasami się zawsze zastanawiam, czy sytuacji rolą narodowego polskiego... Zaznaczam, rodowego banku jest no tak dalece działalność chyba wykraczająca poza to, co konstytucyjnie ten bank ma zapisane do realizacji i być może będzie to w lekkiej sprzeczności z tym, co Marcin powiedział, ale no, ja się czasami zastanawiam, czy, czy nas na to po prostu wszystko w pewnym momencie będzie dalej stać, jak duże to będą kwoty i w którym momencie. Po prostu nie poradzimy sobie z udźwignięciem tego ciężaru. Więc, jeszcze raz, moim zdaniem kluczowa jest tutaj skala. Dzisiaj wiemy, że mamy ponad 2 miliony osób, które do kraju dotarły z Ukrainy. No proszę to przemnożyć razy 1500 zł. No i to jest naprawdę spory element finansowy, który musi odnaleźć się w zasobach finansowych banku. Przy tej poziomie inflacji przy tym poziomie różnego rodzaju obciążeń, które już są w tej chwili w naszej gospodarce. No, nie chcę być złym prorokiem, ale uważam, że no musimy się bardzo mocno nad tym zastanowić i ta skala powinna być tutaj decydująca, mając oczywiście z tyłu głowy cały czas tą odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za losy obywateli państwa sąsiedniego. I tym zdaniem będziemy musieli zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, a Państwa i moimi gośćmi byli dr Bartłomiej Gabryś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz dr Marcin Baron, również bardzo dziękuję. Dziękuję. Obaj panowie oczywiście z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do usłyszenia. Radio